że w naturalny sposób być dzisiaj płaszczyznotliwi do Pana Jezusa. Odstałowanie, odstałowanie tej historii, co tylko chcesz, to wszystko jest u nas, w naszym radiu. To jest szacowna instytucja, ustała jeszcze to samo. Odsłona pierwsza, proszę bardzo. W pandemicznej koalicji założył austriackim i w czasach 1905-1906 roku w Królestwie Kongresowym. To było właśnie, to był taki wytwór obywatelski, żeby dbać o ten narodowy wrzosek historii, żeby historia służyła całemu społeczeństwu. Tą krzepicielką sens, no to oczywiście 100 lat temu z własnego państwa to było inaczej. Ale w najtrudniejszych czasach, kiedy się władza dobierała do historii, polskie towarzystwa historyczne było tym strażnikiem. Także w czasach PRL-u to nie było łatwo. Ono się cieszyło i cieszy się ciągle dużym autorytetem środowiska. Choć oczywiście w wolnej Polsce tego rodzaju działania obywatelskie siłą rzeczy trochę mniej dyscyplinują, integrują, ale moim zdaniem to jest jedno z licznych towarzystw, które ma swoją bardzo wielką rolę. I moim zdaniem, skoro się obawiamy o publiczne funkcjonowanie historii, to taką kanwą tej debaty, miejscem tej debaty powinno być Polskie Towarzystwo Historyczne, bo na zaproszenie tego towarzystwa każdy przyjdzie, powie swoje, wejdzie w debatę, jak zacznie się organizować w gronie podobnie myślących, podobnie myślących jak on, no to momentalnie wywoła reakcję i z tego będzie tylko moim zdaniem wina ostatnich oskarżeń. Wojciech Łuczek, prezes Fundacji Niezłomni imienia Zygmunta Szendzielarza-Łukaszki. Wielki prezes będzie siedział i zacierał ręce, no bo upominania się merytorycznego, spokojnego, wyważonego, owszem, ceną zawsze za tego rodzaju jest mówienie ciszy. Dzień dobry, na początku listopada w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Zdrowie Wielkopolskim została uruchomiona coroczna bezpłatna infolinia dla bezdomnych. Głośno dzwonić z zoną alarmu i żeby potem się nie działo. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale infolinia dla bezdomnych. Łatwo powiedzieć, dla bezdomnych, dla potrzebujących, bo jakiś dziad na krasz, złodziej pod krawatą, kupił sobie mieszkania 4, jedno na Kostaryce, drugie nie wiadomo gdzie, a tutaj mówię o bezdomnych i że ciepły posiłek. Także dobrze, że ta linia mycia jest, żeby zabrać tym, co możliwe, co okradli państwo polskie, co rozkradli, zabrać im w miarę możliwości oddać na te proszę państwa, dlaczego nasza kamera Google zapuszcza się tutaj na Lubelską 32, tam gdzie jest strasz, tam gdzie są galerie, tam gdzie jest teatr, a więc sztuka przy samych torach. Dlaczego? Dlatego, że tam najwięcej widać, bo tak, jak z więzienia kto ucieka albo wychodzi, no to jest potrzebujący, jest potrzebny. Tam jest stołówka, Michałek, ostatnio w piątek to nawet skerpunka piwo przywieźli, bo widocznie było, widocznie zostało. No i tak, Kasia, taka bezdomna, która mieszka tam na... Ja już mówię bezdomna, bo to jest naprawdę całkiem taka sierota, taka kobieta, młoda dziewczyna, ale zrobiła z siebie babę, o takiej ciemnej skórze karnacji, która chłopów nawet bije, w łeb. Nawet tam taką mafię miała. No i ona biedna tam siedziała w stole, wtedy kiedy skerpurka piwa przywieźli, to jej dali. No, żebyście państwo jak łatwo mówić, dzieląc się po żydowsku, bo mówią, że to się gdzieś wciela, nawet te kościoły żydowsko. I oni tak lubią się dzielić, a to domni, a to bezdomni. Nawet jak jeszcze mówią młody i stary, to też jest ślad żydowstwa. Albo
mówią, Stary Testament, Nowy Testament, to jest też ślad żydowska. Dlaczego Świadkowie Jehowy jakoś tak nigdy, proszę Państwa, nie stali się do polityki i nigdy Biblii nie dzielili? A oni, poprzez to, że Biblię zaczęli dzielić, to Biblia wylądowała w świetniku. Proszę popatrzeć nieraz pod pałacem kultury Stalina i Lenina. Biblia leży w śmietniku. Z nim
zmieniającą demokratyczną Polskę. Bardzo ale nie ten taki, że tam jakiś zdolny, jakiś taki dawny kogut, ja mówię, że zawsze jak jest coś ciekawsze. Jak robisz kanał, czy coś masz do wyświetlenia, to jakiś coś obok jest. Ciebie to kusi, ciebie to nęci i myli strasznie, a rozbijasz fantałyszą. Zdolni to nie. Tu o to chodzi, że człowiek do Pana Boga ma sobie wypracować nadzieję na życie wieczne. Boże, Królestwo Boże ma przyjść. Tak jak mówił, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak na ziemi. Z tego wynika, że teraz żadnego Królestwa Bożego nie ma, a wręcz przeciwnie, właśnie te dwie wojny największe na świecie, obydwie wojny światowe, że Hindusi już nie chcą Biblii czytać, nie chcą żadnego Boga znać, oni mają swoje filozofie, czego nie może pojąć, bo to jest inna tradycja, inna kultura, na żywszy, że już Arabów się obiłeś, a oni jednak byli blisko, prawda, czterech Ewangelii, a jednak tak bardzo odległi są od Boga, Boga chrześcijańskiego, samy Bóg chrześcijański, to nie jest Bogiem chrześcijanizmu, to jest trzeci, czwarty wiek, odstępstwo Konstantyn Wielki w roku 325, a to jest właśnie trzeci, czwarty wiek, bo musimy to uściślić, że o co nam chodzi, jeżeli mówimy trzeci, czwarty wiek, Konstantyn Wielki, Sobór Nicejski, zły człowiek, który przyjął przez na łożu śmierci, pewnie ze strachu, to nie będzie mówić, tak? Ale połączył wszystkie religie pogańskie, biorąc je tu zamęż, dokupy na glas, pogaństwo zmieszał chrystianizm, którego chrystianizmu to już dawno nie było w III wieku, bo w pierwszym wieku był przeciwnik, który się wynosił z tym, który się wynosił, bo to mówi Biblia ponad wszystko, co się zwie Bogiem, zapragnie większej dla siebie przyjaciół, a nawet Bóg zasiądzie w świątyni Bożej, podając się do Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem, bo to apostoł Paweł już potem przez listy się kontaktował, chociaż mieli zagłos apostołowi Pawłowi, że jest brzydki, że jest mały, niepokaźny, a na dodatek jeszcze nie najlepiej mówi, nie najlepszym jest jeszcze. Bo to też z tego powodu nie dzieje. To mówi, jak mówi, ale oczywiście mamy starać się mówić, jeżeli to możliwe. Ktoś poprawi u siebie. Nie poprzez studia, bo studia to jest ściema. Oni będą sobie uczyć, że to gdzie tam się zarobi się potem z Uniwersytetu Warszawskiego, tutaj z Widiotu, Uniwersytetu Warszawskiego wystarczy jeszcze jako konserwatorka powierzchni płatki. Konserwator powierzchni płatki. O co chodzi? Konserwator powierzchni płatki to jest przekaźna sądaczka, ale to jest potrzebne. Ale ja o tym nie mówię, bo jeżeli studiuję, bardzo dużo się uczę. Całą wiedzę tego świata, to po co ci to? Skoro masz konserwatorką powierzchni płatki, to chyba na poziomie obycia, zdolności, intelektu, wtedy może obrabiać tego samego. Także, proszę Państwa, zapraszamy do punktu drugiego i trzeciego. Tutaj mamy Chlorowalm. Chlorowalm jest taką, proszę Państwa, ludzką, jak to się mówi nad Warszawą, która chce bardzo dużo pieniędzy. Może jakoś tak na początek, za pierwszym razem, ale teraz jeszcze będzie więcej, bo nie będą żadnych aparatów dawać za darmo, bo dawali. To będzie jeszcze więcej. Także jak Państwo wpadną w taką próbkę, no to
abonament. Trzeba płacić miesięcznie. A potem dużo więcej, co więc jak jeszcze wejdę w internet, to nie wiadomo co, ile za to, tylko na rok. To 55 zł. A jak weźmie dwa abonamenty, czy chce, bo to jeszcze ten malutką kamerę, a ten malutki internetu, to ludzie tak robią. To potem już wszystkie pieniądze muszą oddać i nie mają nic. To więc jeżeli ktoś takie dziecko poza świadomością matki, na przykład zaproszenie matki, sobie kupuje telefon, to potem musi płacić i teraz ta matka wypięła.